Dzień dobry, panie pośle. Nazywam się Tomasz Kaczmarek i mieliśmy okazję rozmawiać po spotkaniu wyborczym, które odbyło się w kwietniu w Szołtłach. Panie pośle, kasta przywiązała sobie kamień do szyi i od pana zależy, czy ten kamień ściągnie ją na dno. 24 maja Sąd Okręgowy w Poznaniu podczas jednej rozprawy apelacyjnej zatwierdził i uprawomocnił wyrok sądu pierwszej instancji skazujący mnie za czyn, którego nie popełniłem, a który całkowicie unicestwia mnie jako człowieka, mężczyznę, męża, ojca oraz zawodnika i trenera funkcjonującego w świecie sztuk walki. Fałszywe oskarżenia o przemoc są wykorzystywane w obornikach wielkopolskich przez policję, prokuraturę i sąd do odbierania ludziom nie tylko godności, ale także domów i majątków. Odkryłem to w 2010 roku, ponieważ bandyci zajęli się moją rodziną i dlatego zamienili moje życie w piekło. Z tego, co się dowiedziałem, to tak jest od niemal 20 lat i to jest dosyć mocna grupa, co nie wierzyłem w ogóle. Ten wyrok to sprzeniewierzenie się zasadzie niezawisłości sędziowskiej, ponieważ został wydany wbrew dowodom, a ponadto te dowody zostały całkowicie pominięte, co jest niezgodne z wyrokiem Sądu Najwyższego z 23 lipca 2008 roku. I to zaznaczałem w apelacji, wszystko wytknąłem. Została całkowicie pominięta. Sędzia stwierdził, że w takich przypadkach jest tylko zdanie przeciwko zdaniu. I w tym przypadku sąd przychylił się do zdania rzekomej ofiary. Tymczasem były dowody. Wszystko pokazuje w tym filmie. Polska jest krajem, który wypadł poza krąg państw cywilizowanych w związku z tym, ponieważ można w Polsce wywołać fałszywy alarm bombowy pod prokuraturą i sprawca pozostaje bezkarny mimo dowodów, to też jest w tym filmie. Można trzymać zdrowego człowieka w szpitalu psychiatrycznym wbrew opiniom lekarzy, psychiatrów, którzy od początku nie podejmują leczenia, bo rozpoznają brak jakiejkolwiek choroby psychicznej. Śledztwo w tej sprawie podjęło CBA i złożyło zawiadomienie do prokuratury okręgowej, to ten dokument przekazałem panu. Niesamowite jest to, że przez te 13 lat żaden dziennikarz nie chciał się zająć sprawą. Kłaniam się, panie Marcinie, Tomasz Kaczmarek z Leszna. Panie Marcinie, pan mi obiecał, że tą sprawą się zajmie, ale... Ja wiem, panie Tomaszu, my już chcieliśmy to zaczynać, ale wybuch koronawirusa... Panie Marcinie, sędzia wznowiła to postępowanie. Tutaj nie ma bata, że ona mnie nie skaże. To jest 100%, na pewno będzie wyrok skazujący. No. Rozumiem. Jednym słowem, jesteśmy umówieni na materiał, tak? To mogę sobie wbić do głowy. Tak, ja naprawdę bardzo chcę to zrobić. Jak się okazało, na początku tego roku redaktor naczelny Głosu Wielkopolskiego puścił farbę i okazało się, że w tym środowisku chodzi fama, że jestem chory psychicznie i to, co mówię, nie trzyma się kupy, co będzie mógł pan zweryfikować, oglądając ten film. Wepchnąłem tutaj w skrócie najważniejsze materiały, które zbierałem przez te 13 lat, doskonale zdając sobie sprawę, że mam do czynienia z bandytami i zdając sobie sprawę, że ten wyrok zapadnie, jeżeli żaden dziennikarz nie zainteresuje się tą sprawą. Przeżyłem koszmar, skatowano mnie, moją rodzinę, zabrano mi wszystko, unicestwiono mnie. Człowiek, który 13 lat temu zetknął się z tymi bandytami, już nie żyje. Mam nadzieję, że znajdzie pan pół godziny, żeby obejrzeć te materiały, które zostały zgromadzone i świadczą w sposób niepodważalny o działalności przestępczej, bo są też inni świadkowie. To tylko pół godziny, panie pośle. Sprzeniewierzenie zasadzie niezawisłości sędziowskiej w wykonaniu sędzi Sądu Rejonowego w Obornikach Katarzyny Stasiego-Chockiej jest zwieńczeniem ciągu zdarzeń, które zapoczątkowane zostało prawie już 13 lat temu i które nie miały prawa się zdarzyć w cywilizowanym kraju. Wyjaśnimy, o co chodzi w tej grze. Dlaczego tylu ludziom tak wysoko postawiono zależy na tym, żeby mnie zdyskredytować i zneutralizować jako świadka? Otóż w 2009 roku została wykryta i opisana makabryczna zabawa karków. To miało miejsce w Słupsku pod nazwą Mężatka na palu pożyczone. Rzecz polegała na tym, żeby uwieść wytypowaną przez łowców ofiarę, mężatkę, najlepiej wielodzietną, a następnie szantażowaniu jej nagraniami z tych jej wyczynów. I całość tej gry polegała na maksymalnym upokorzeniu ofiary, zmuszaniu jej do rzeczy, na które nie zgodziłaby się żadna prostytutka. Najwięcej punktów łowca zyskiwał, kiedy to wszystko
pokazał, powiedział mężowi. A ja w 2010 roku trafiłem w Obornikach na mutację tej gry, gdzie oprócz karków biorą w niej udział szemrane elity, biznesmeni, policja, prokuratura, jak się okazuje też sąd. Wszyscy to kryją. Z tego co się dowiedziałem, to tak jest od niemal 20 lat i to jest dosyć mocna grupa, co nie wierzyłem w ogóle. No teraz widzę po prostu, że oni przez nie ściągają pieniądze ze mnie, z mojego majątku. Panie pośle, czas rzucić światło na kulisy jedynego na świecie fałszywego alarmu bombowego, którego sprawczyni pozostaje bezkarna przez 12 lat. 17 czerwca 2010 roku pod obowiązką prokuraturę podjechała 40-letnia kobieta, twierdząc, że ma pod samochodem tajemniczy pakunek i obawia się o swoje życie. Prokurator wyszedł, spojrzał pod samochód i wszczął procedurę związaną z alarmem bombowym. Artykuł o fałszywym alarmie bombowym pod obowiązką prokuraturą z 17 czerwca 2010 roku. Szczególnie zwracam uwagę na końcówkę, gdzie zostało napisane, że kobieta przeżyła chwilę grozy. Cały problem polega na tym, że nikt oprócz mnie nie wiedział, że ta kobieta od 12 lat ma zdiagnozowane zaburzenia osobowości typu borderline. I podlega terapii. Dupa połowa. Takiego czego ja nie można chodzić po ludziach iluś tam. Ja zaliczyłam takich terapeutów, kurde, chyba to pan podkurzają ręki. Na szczęście niektóre się tylko do jednej osoby się nie dowiem. Do tej jakiejś znajomej Daniela, która jest kurde ulotna niczym, to jest jakiś naukowcem i ciągle trafiam, że ma jakiś kąpiel. Od Daniela ludzie zawsze są... Widzę szansę. Jakaś Majewska, czy Majewicz, nie pamiętam, bo ktoś z Majewicz, tylko Majewicz się kojarzy. Majewicz. Podlegała terapii dlatego, że była molestowana seksualnie w dzieciństwie, co zostało odkryte 12 lat wcześniej. Od 12 lat miała status ofiary, poszkodowanej, której udzielałem wszelkiego wsparcia. A ponadto, kilka lat wcześniej, oznajmiła mi, że jest lesbijką. Co przy zaburzeniach osobowości typu borderline nie jest takie dziwne. W związku z czym zaproponowałem jej umowę. Jeżeli umówiliśmy się co do tego, że ty spotykasz się z kobietami, ja się kryję. No właśnie widzę. To nie muszę powiedzieć. Chodziło o to, że między nami nie dochodziło do żadnych scysji. Znaliśmy się od 24 lat. We wszystkich sferach życia zwykle się zawsze się zgadzaliśmy, nie mieliśmy żadnych problemów. A więc ta umowa była dla niej korzystna. Nie było więc żadnych podstaw do tego, żebym się tam nią znęcał. Jednak w 2010 roku, kiedy wystąpiły objawy, które zlekceważyłem 12 lat wcześniej, zacząłem się temu przyglądać i po nicy do kłębka podjąłem decyzję o monitoringu. W okresie monitoringu nosiłem przy sobie cały czas uruchomiony dyktafon, obawiając się prowokacji z jej strony albo jakichś innych wyczynów, które mogłyby mnie wrobić w to znęcanie. Zebrano w związku z tym wiele godzin nagrań, w których prowadzimy rozmowy całkowicie wykluczające jakiekolwiek podejrzenia o znęcanie. Oprócz tego stanowią one niesamowite wręcz zestawienie ze zrzutami ekranu z korespondencji zarejestrowanej przez program do monitoringu komputera, z którego jasno wynika zupełnie coś innego niż ona mówi. To jest właśnie absolutny unikat na skalę światową, gdzie uchwycono całą perfidię Bordera. Jedną z najważniejszych informacji była taka. A propos spraw przyziemnych, matka ma wiezie mi jakiś namiar na super adwokatkę, z którą mam się skonsultować w sprawach wiadomych i oświecić, jak to rozegrać. To była najważniejsza informacja, to była podstawa moich wszelkich działań, ponieważ zrozumiałem wtedy, że czeka mnie potężna batalia z adwokatką, która jest wyspecjalizowana we wrabianiu w takiej historii, o czym słyszałem jeszcze w latach 90. W trakcie monitoringu okazało się również, że podwójne życie rzekomej ofiary jest kontrolowane przez bliżej określone strukturę, które próbowały mnie zastraszyć się, grożąc mi przez telefon. W związku z czym podjąłem decyzję o zakupie profesjonalnego nadajnika GPS. Później miałem jeszcze kontakt z nimi bezpośrednio już w lipcu 2010 i we wrześniu, gdzie już był świadek. Kiedy po 6 tygodniach monitoringu przedstawiłem rzekomej ofierze częściowo dowody, ona w ogóle się nie przestraszyła. Między innymi rozmawialiśmy na temat GPS-u. Miałaś jedną rzecz,
że wyraziłaś zgodę, żeby ci założył GPS. Ty też mam nagrane. I założyłeś. Ja mówiłam, że masz to zrobić. No i dobrze. Tylko wiesz, w obliczu twojego mądrego kolegi, to nie wiem, do czego byście się mogli posunąć. Gdzie ten GPS naprawdę był i czy to jest ten i czy ktoś gdzieś z nim jeździł. No to bardzo nudne macie oględziny tych moich wypraw. To są właśnie fragmenty tych rozmów z 12 czerwca 2010 roku. Ten alarm bombowy był ustawką. Kiedy 12 czerwca 2010 powiedziałem rzekomej ofierze o tym, że montowałem jej GPS pod samochodem, zresztą na jej własne życzenie, potem już tego nie robiłem. I oni czekali, aż podłożę go znowu, żeby właśnie zrobić tę ustawkę. I kiedy 17 czerwca to zrobiłem, natychmiast zgłosiło się do prokuratury. I dalej już poszło. I nic tutaj się nie działo przypadkowo. Dzisiaj bez problemu udowodnię obowiązki prokuratorom, że sfingowali specjalnie, świadomie ten alarm bombowy, żeby właśnie uwiarygodnić oskarżenia o znęcanie człowieka, którego nikt by nie podejrzewał o to, że znęca się nad własną żoną, ponieważ byliśmy rozpoznawalni w obornikach jako nierozłączna i wzorowa para, o czym słyszałem od wielu osób przez te wszystkie lata. I tak rzeczywiście było. Materiał dowodowy zebrany w trakcie monitoringu wykazuje niezbicie, że każde zdanie wypowiedziane przez rzekomą ofiarę w zeznaniach z 17 czerwca 2010 to jest po prostu kłamstwo. To jest zwykłe kłamstwo. Bo kiedy 12 czerwca o tym powiedziałem, to już nie montowałem nadajnika. Dopiero zrobiłem to 17 czerwca i oni na to czekali. Natychmiast podjechała pod prokuraturę, wstrzeli alarm bombowy i zrobili zamieszanie. Mimo niepodważalnych dowodów na to, że tego dnia popełniła nie tylko to przestępstwo, ale także jeszcze 4 inne przestępstwa, na co były tego dnia dowody w postaci nagrań, korespondencji internetowej oraz świadków. W związku z tym już dawno temu powinna znaleźć się w więzieniu albo szpitalu psychiatrycznym. Jednak tak się nie stało. Dlaczego? Spanikowali, oni byli strasznie spanikowani tego dnia. Przyjęli to doniesienie o znęcanie. I wszystko wyjaśnia artykuł, który ukazał się 12 dni po fałszywym alarmie bombowym pod gnojewską prokuraturą, czyli 29 czerwca 2010 roku. Otóż wynika z niego, że w tym okresie został aresztowany prokurator, niejaki Konrad P., który wymuszał na kobietach seks w zamian za umorzenie spraw, które przeciwko nim prowadził. W ten sposób wykorzystał 19 kobiet, zanim go aresztowano. I tutaj w tym artykule śledczy mówią, że ta sprawa może mieć znacznie szerszy zasięg i mieli rację. Bo właśnie tak właśnie było. To dotyczyło obornickiej policji, prokuratury, sądów i biznesmenów, którzy się w ten sposób bawili, jak się okazuje, od 20 lat. Na policji powiedział mi policjant, ale pierwszy raz musiałaś się zgodzić. No co, doskonale wiem, co chodzi. Czyli policja wie o tej działalności. No musi wiedzieć, skoro policjantka mówi, że pierwszy raz musiałaś się zgodzić. Ja zajrzałem drogę, stawali na środku jezdni, jeżeli się dołączałem, to są wszędzie na podejście. A oni się karmią, uzależniają i dlatego są po prostu nad nimi mają taką kontrolę, no bo oni ją uzależniają. Że one nawet one są nieświadome, połowy rzeczy, co tam się dzieje, są tak nakarmione. Tak, że po prostu ona nie wie i ilu klientów tam zaliczyła, czy po prostu co ona dokładnie zrobiła, bo są tak zwane dziechane nieświadomości, bo co tam nie wiem, nie jestem w tym biegu, ale no tak podają, no oni wtedy robią z nimi no, różne rzeczy, tak? Tak, zgadza się. U mnie było to samo. A kiedy po 10 latach próbowałem rozbić ten proces u samych podstaw, złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez rzekomą ofiarę właśnie 17 czerwca 2010 roku. Między innymi chodziło o ten fałszywy alarm bombowy. Dołączyłem do tego nagrania. I wiecie, co oni zrobili? To jest... O. To jest odmowa wszczęcia śledztwa. Wiecie dlaczego? Nie znaleźli znamion czynu zabronionego. No to są po prostu... To już jest cyrk, to jest gnój. Tu wepchnęli jakiegoś młodszego aspiranta. Policjant jest nieistotny, bo tutaj za tym się kryje prokurator Marek Ciesielski. Gratuluję, panie prokuratorze. Gratuluję po prostu. Mistrzostwo się. Dziękuję.
10 latach potwierdzają, że sfingowali fałszywy alarm bombowy. A więc więcej już nie trzeba. Kiedy w listopadzie 2010 roku ruszył proces o znęcanie nad rzekomą ofiarą, widząc co się dzieje i chcąc się zabezpieczyć, nagrałem ten film. 10 listopada 2010 roku. W związku z tym, że w tej chwili toczy się przeciwko mnie sprawa karna. Dzisiaj jest właśnie, jestem tuż przed rozprawą, w którą całkowicie wmanipulowała mnie obornicka prokuratura, szczególnie w osobie prokuratora Jarosława Lewickiego. Nagrywam to, ponieważ również dobrze wiem, że prokuratura jest powiązana ze światem przestępczym, umarza postępowania wobec przestępców, przewiduje działania prokuratury mające na celu właśnie zdyskredytowanie mnie w oczach prawa, w oczach społeczeństwa. W ten sposób się zabezpieczam przed działaniami prokuratury, która na pewno będzie chciała coś zrobić, aby mnie skompromitować i zlikwidować problem, który tworzę poprzez to, że w całości zdemaskowałem ich działania przeciwko mnie. Nazywam się Tomasz Kaczmarek. Przeciwko mnie było prowadzone sprawy karne przez mafijne układy założone przez prokuraturę sędziów Obornika, w wyniku których znalazłem się i na podstawie fałszywego oskarżenia i fałszywych opinii i zeznań jego psychiatru do jego myśli tendencyjnego prowadzenia sprawy przez sędziego, który jest Stasiem Kowalską. Ja jeszcze raz apeluję. System skargowy. Pod kontrolę te psychuszki. Niestety, tego jest za dużo. Ja już nie chciałem, daleko dużo koledzy zadawali pytania. Nie mogą być takie przypadki, żeby w zakładzie psychiatrycznym, ja teraz zajmę się sprawą, chłopak siedzi 6 miesięcy, czy komisje go skierowały do zakładu psychiatrycznego. Nikt mu żadnego leczenia nie prowadzi. Nikt. Dyrektor zakładu psychiatrycznego wydaje sam już na własną odpowiedzialność opinię, że on jest zdrowy, a on dalej tam siedzi w tym zakładzie psychiatrycznym. Tutaj w szpitalu przebywał 14 miesięcy i uznano mnie za całkowicie zdrowego psychicznie. Obserwowano mnie, nie podano żadnych leków, wydano opinię do sądu. Sąd w Trzciance mnie zwolnił, tam chodziło o groźby karalne w stosunku do prokuratorów obornickich, a takich groźb nie było oczywiście. W wyniku opinii, że jestem zdrowy psychicznie, natychmiast internacja została zamknięta. W tym samym szpitalu zostałem zatrzymany i trzymany. Jestem zdrowy, po prostu trzyma się mnie dalej w szpitalu psychiatrycznym. Tutaj się psychiatrzy wydali na sędzi Katarzyny Stasia-Głogowskiej opinię, że jestem zdrowy i nie ma sensu trzymania mnie w szpitalu psychiatrycznym. W tym momencie należy internowanego zwolnić. Ja jako osoba zdrowa psychicznie według psychiatrów powinienem być natychmiast zwolniony. Sędzia Katarzyna Stasia-Głogowska z Rejonowego Sądu w Obornikach, której jestem prywatnym więźniem za państwowe pieniądze, pójdzie siedzieć. Tak, proszę Państwa, wygląda całość mojego majątku. W tej chwili, jaki posiadam, nic więcej nie mam. Tutaj ten plecak jest w zasadzie do połowy tylko pełny. W tym plecaku mam rzeczy osobiste. Tutaj mam klapki, jedne buty i buty stare kozaczki na zimę. No i to jest mój majątek, to jest parę książek. No i kupa papierów sądowych, które też są dla mnie bardzo ważne. To by było tyle na temat mojego stanu majątkowego. To jest karta informacyjna, czyli wypis z Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego imienia Oskara Bielawskiego w Kościanie, gdzie byłem więziony od 1 września 2017 roku do 22 listopada 2018 roku, czyli 14 miesięcy i 3 tygodnie. Powodem był zdiagnozowany u mnie przez 3 zespoły biegłych, psychiatrów i psychologów, zespół urojeń paranoicznych. Co stało się podstawą do zastosowania wobec mnie internacji psychiatrycznej, czyli przymusowego leczenia psychiatrycznego. Jak widać, jest tam napisana obserwacja negatywna. Czy komisje go skierowały do zakładu psychiatrycznego? Nikt mu żadnego leczenia nie prowadzi. Nikt. Epikryza z wypisu. Pacjent przyjęty do szpitala na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Trzciance w celu stosowania środka zabezpieczającego w związku z kierowaniem gruźby wobec prokuratorów w Obornikach Wielkopolskich. Stosowanie środka zabezpieczającego zakończone w dniu 1 marca 2018 roku, lecz pacjent
został na oddziale z uwagi na wpłynięcie do szpitala w tym samym dniu nakazu przyjęcia wydanego przez sąd w Obornikach w związku z inną sprawą karną dotyczącą znęcania się nad żoną. Biegli opiniujący dla potrzeb sądu rozpoznali zaburzenia urojeniowe. W trakcie hospitalizacji jednak, tak w związku z pierwszą, jak i drugą sprawą, nie obserwowano zaburzeń psychotycznych, wobec czego nie stosowano leczenia farmakologicznego. Nikt mu żadnego leczenia nie prowadzi, nikt. Pacjent aktywny, dostosowany, bezkonfliktowy, nastrój i napęd prawidłowy, rytm dobowy regularny, zachowanie podporządkowane, bezkonfliktowe, zwolniony do domu po ustaniu przesłanek prawnych. Leczenie biologiczne, podstawowe leczenie psychotropowe, nie stosowano. CBA złożyło to zawiadomienie do prokuratury okręgowej w Poznaniu, dopatrując się przestępstw sędzi oraz biegłych psychiatrów i prokuratorów. W 2021 roku Centralne Biuro Antykorupcyjne w Poznaniu skierowało zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez sędzie, prokuratorów i biegłych psychiatrów w mojej sprawie. Informacje o tym otrzymałem z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Zawiadamiam, że materiały postępowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego Legatury w Poznaniu w sprawie dotyczącej podejrzenia popełnienia w okresie od 1 września 2017 roku do 22 listopada 2018 roku w Obornikach przez sędziego Sądu Rejonowego w Obornikach przestępstwa polegającego na przekroczeniu uprawnień poprzez bezpodstawne zastosowanie w toku prowadzonych postępowań sądowych środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, czym działano na szkodę interesu publicznego i prywatnego Tomasza Kaczmarka, to jest o przestępstwo z artykułu 231 paragraf 1 kodeksu karnego oraz przedstawiania przez biegłych psychiatrów i psychologów fałszywych opinii i składania fałszywych zeznań mających służyć za dowód w postępowaniu przygotowawczym i sądowym oraz uzależniania wydawania opinii sądowo-psychiatrycznych przez lekarza psychiatrę ordynatora 13 oddziału Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie od otrzymywania korzyści majątkowych, to jest o przestępstwa z artykułu 233 paragraf 1 i 4 kodeksu karnego i artykułu 228 paragraf 4 kodeksu karnego na podstawie paragraf 116 ustęp 5 rozporządzenia. Oni ukręcili temu łeb w prokuraturze w Poznaniu, co potwierdza, jak wysoko sięgają macki tej struktury. Tym bardziej, że wśród tych psychiatrów, których tam wymieniam, jest również Mariusz Szydlarski, który, jak wiadomo, został pół roku później zatrzymany w związku z braniem łapowego przestępców, którzy unikali w ten sposób aresztowania. A w moim przypadku on wepchnął mnie w tą machinę psychiatryczną, która zaczęła mnie mielić. Jak to się stało? Jakie nazwiska należy wiązać z ukręceniem łba tej sprawy? Będzie mafia. Zapraszam. Wobec sędzi Katarzyny Stasiek-Ochockiej, prokuratorów i biegłych, wcześniej były już prowadzone śledztwa. Na początku 2017 roku, po rocznym pobycie w areszcie śledczym, wysłałem do prokuratury krajowej zawiadomienia o popełnieniu przestępstw przez sędzie, prokuratorów i biegłych w trzech postępowaniach karnych, które mi wytoczono przeciwko mnie. Przekazane do prokuratury okręgowej w Poznaniu zostały skierowane do prokuratur rejonowych w Szamotułach i Wągrowcu, które wszczęły śledztwa. Jednak śledztwa te zostały umorzone 2,5 miesiąca po umieszczeniu mnie w szpitalu psychiatrycznym, gdzie uzasadnieniem było to, iż jestem chory psychicznie i wszystko sobie uroiłem, kiedy od 2,5 miesiąca nie byłem leczony i było wiadomo, że jestem zdrowy psychicznie. Następne podejście miało miejsce w 2020 roku i było to zawiadomienie skierowane do Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej i ponownie Prokuratura Okręgowa w Poznaniu skierowała to do Prokuratury Rejonowej w Wągrowcu, która tym razem odmówiła wszczęcia śledztwa. Nie ma wątpliwości, że kierowanie tych zawiadomień celem procedowania do prokuratur w Szamotułach i Wągrowcu nie było przypadkowe, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że w Wągrowcu przez wiele lat orzekał sędzia Jarosław Ochocki, prywatnie mąż sędzi, na którą były składane zawiadomienia i wszczynane przeciwko niej śledztwa, a w Szamotułach prokuratorem rejonowym był mój adwokat do czasu, zanim nie stanął w 2004 roku przed sądem. Jego następcą był prokurator Paweł Gryziecki, prywatnie mąż szefowej prokuratury rejonowej w Obornikach Elżbiety Gryzieckiej, którego znajdujemy kilka lat później jako szefa
pionów śledczych prokuratury okręgowej w Poznaniu. Na dodatek wszystkie zażalenia i skargi na decyzje i postanowienia sędzi Katarzyny Stasia-Gochockiej były rozpatrywane przez 4 Wydział Karny Odwoławczy Sądu Okręgowego w Poznaniu, którego kierownikiem jest sędzia Jarosław Ochocki, prywatnie mąż sędzi, która dopuściła się sprzeniewierzenia zasady niezawisłości sędziowskiej, co zarzuciłem w apelacji. Na samym końcu rzekoma ofiara uwala proces, dowodząc w sposób absolutnie niezaprzeczalny, że ma bardzo poważne zaburzenia osobowości, jeśli to już nie jest schizofrenia. Uwaliła sędzię, uwaliła proces, oskarżenie, potwierdziła, że jest po prostu, kwalifikuje się właściwie na leczenie w zamkniętym ośrodku psychiatrycznym. Rzekoma ofiara rozgłasza wszemi wobec, że od 12 lat jest pod opieką psychiatry i psychologa ze względu na traumę, jaką przeszła w małżeństwie ze mną. Oprócz tego rzekoma ofiara twierdzi, że na swoim profilu facebookowym publikuje treści, które przedstawiają ją w bardzo negatywnym świetle i że ona nie ma siły zaglądać i dowiaduje się o tym od znajomych. Tymczasem w lipcu 2021 roku niespodziewanie otrzymałem zaproszenie do grona znajomych właśnie od rzekomej ofiary. Z przyczyn oczywistych chcę od 12 lat wylogować i zerwać jakiekolwiek kontakty, relacje z tą osobą i nie chcę, żeby mnie z nią w jakikolwiek sposób wiązano. Więc to zaproszenie usunąłem, co jest uwidocznione na tym zrzucie ekranu. Przez prawie 9 miesięcy był spokój. Nic się nie działo. 26 marca 2022 roku opublikowałem post o następującej treści. No i jedziemy. Zgłosiłem do tej listy nędzników sędzie Sądu Rejonowego w Obornikach Katarzynę Stasia-Gochocką. Będę walczył o ulokowanie jej na pierwszym miejscu. Uzasadnieniem jest ilość popełnionych przez nią przestępstw i naruszeń obowiązujących w Polsce przepisów prawnych w zaledwie 2 sprawach karnych. Wciągnięcie na tą listę spowoduje, że oskarżony, wchodząc pierwszy raz na rozprawę i widząc tę sędzię jako prowadzącą proces, może od razu zażądać wykluczenia jej z powodu braku zaufania społecznego potwierdzonego jej nazwiskiem na ogólnopolskiej liście sędziów i prokuratorów niegodnych piastowania urzędu. 5 sierpnia 2022 roku przeprowadzamy identyfikację polubienia posta przez Joannę Kaczmarek pokrzywdzoną w postępowaniu 2K7/15 prowadzoną przez Wydział II Karny Sądu Rejonowego w Obornikach od 12 lat. Przebijając to w dół widzimy post społecznego ruchu Naprawy Wymiaru Sprawiedliwości. Jednak znalazł się jeden like. Okazuje się po sprawdzeniu, że autorką lajka jest sama rzekoma ofiara. To jest po prostu niedowiary. Sprawdzamy rzeczywiście to nazwisko. Sprawdzamy jeszcze w powiadomieniach. Okazuje się tak, rzekoma ofiara polubiła twój post. No i jedziemy, zgłosiłem. Niedowiary. Sprawdzamy ikonkę, sprawdzamy profil, zdjęcie profilowe, wszystko się zgadza. Niesamowite jest to, że w dniu 5 sierpnia, tydzień po rozprawie, w której stwierdziła, że ona nie zagląda w ogóle na mój profil na Facebooku, że ona się dowiaduje od innych ludzi, że podobno coś tam wypisuje na jej temat, a w ogóle nie przypomina sobie, żeby cokolwiek lajkowała, broń Boże, zapraszała mnie do znajomych, to właśnie mamy taki dowód. To jest śmiech na sali, to nie ma już tutaj mowy o powadze sądu, postępowania karnego, to jest cyrk. Osoba chora psychicznie zrobiła ten numer, a sędzia oczywiście z racji innych powodów, bo to jest zorganizowana grupa przestępcza, jak tutaj mówiłem, ich złapałem na tym, takie rzeczy przyklepa. Aha, no to już jest koniec, koniec pani sędzi, oczywiście wszystko, jak sądzę w tym temacie. Proszę państwa, żeby było jasne, rzekoma ofiara przemocy zalajkowała post, w którym ja zgłaszam do listy sędziów niegodnych piastowania urzędu sędzię prowadzącą proces karny, w którym ona jest pokrzywdzona. To wynika z tego,
że w przypadku zaburzeń borderline, jeżeli taka kobieta znajdzie mężczyznę, partnera, który jest doskonałą pożywką i można go wykorzystywać przez wiele lat, korzystać z jego potencjału, będzie to robił. Kurde, ale ja go tak kocham, że ja sobie nie wyobrażam życia bez niego. I ona, podobnie jak Amber Heard, nie potrafi zrezygnować z zabawki, którą zepsuła i wyrzuciła. Teraz chce ją odzyskać. Dopełnieniem tego pełnego obłędu obrazu jest sytuacja z końca roku 2013, kiedy to rzekoma ofiara zwróciła się do mojego ojca chrzestnego z prośbą o pomoc w namówieniu mnie do powrotu do niej. Od 3 lat trwał już proces oznęcania nad nią, a ja byłem już 5 roku po ślubie z inną kobietą. Absolutnie nie do wiary. To jest coś całkowicie niemożliwego i pokazuje skalę zaburzeń rzekomej ofiary, jeśli nie jest to już choroba psychiczna, skoro dzisiaj, 28 maja, 8 miesięcy potem, jak pokazałem to w sądzie, rzekoma ofiara nie pofatygowała się, aby zlikwidować lajka, którego dała kilka godzin po ukazaniu się tego posta. To jest po prostu niemożliwe i pokazuje skalę bezczelności i obłędu całego tego procesu. Otóż, panie pośle, 31 października 2022 roku zapadł wyrok w procesie, który trwał 12 lat, a nie miał prawa trwać ani jednego dnia, ponieważ był owocem trującego drzewa. W wyroku tym sędzia Katarzyna Stasiak-Ochocka skazała mnie na rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata za znęcanie fizyczne i psychiczne nad kobietą, z którą byłem w związku przez 24 lata, z czego ostatnie 16 lat to było małżeństwo. A teraz przechodzę już do konkretnych dowodów na sprzeniewierzenie się zasadzie niezawisłości sędziowskiej przez sędzię Katarzynę Stasiak-Ochocką z Sądu Rejonowego w Obornikach. Zajmę się 2 kluczowymi punktami, ponieważ każde zdanie w tym uzasadnieniu jest kłamstwem i można to udowodnić na podstawie dowodów. Dla zobrazowania sprzeniewierzenia zasadzie niezawisłości sądu przez sędzię Sądu Rejonowego w Obornikach Katarzynę Stasiak-Ochocką, jako punkt odniesienia przyjmiemy wyrok Sądu Najwyższego z 23 lipca 2008 roku. Zgodnie z wymogiem określonym treścią artykułu 410 Kodeksu Postępowania Karnego, wydając wyrok, sąd nie tylko nie może opierać się na materiale nieujawnionym na rozprawie, ale też nie wolno mu wydać go jedynie na podstawie części ujawnionego materiału dowodowego. Zawsze bowiem wydanie wyroku musi być następstwem analizy całokształtu okoliczności, w tym również i tych, które jego trafność podważają. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 lipca 2008 roku. W moim przypadku sędzia Katarzyna Stasiak-Ochocka całkowicie ominęła materiał dowodowy, zarówno ten, którego nie ujawniła, i ten, który podczas procesu został ujawniony. Po prostu w ogóle o nim, o tych materiałach, nagraniach nie wspomina. Nie przeprowadziła w ogóle dowodu z korespondencji internetowej rzekomej ofiary. 10 listopada 2011 roku zostają złożone wszystkie dowody wnioskiem dowodowym. Jest tam m.in. kilkanaście godzin nagrań między mną a rzekomą ofiarą, które jasno dowodzą, że nie było żadnego znęcania i zaprzeczają każdemu zdaniu jej zeznań, a także korespondencja internetowa pomiędzy nią a panem Zamelczykiem, z którym przygotowywała fałszywe oskarżenia, oraz innymi osobami jasno potwierdzające, że były to działania mające na celu przygotowanie fałszywego oskarżenia. W tym wniosku dowodowym były również nagrania, które jasno potwierdzały, że 17 czerwca 2010 rzekoma ofiara doskonale wiedziała, że ma pod samochodem GPS, a nie żadną bombę. Na rozprawie głównej 2 sierpnia 2012 roku rzekoma ofiara w sprawie GPS-u zeznaje, co następuje. Jest to po odebraniu od niej przyrzeczenia. Nie zostałam poinformowana przez oskarżonego o założeniu mi GPS w samochodzie. Ja po fakcie dowiedziałam się, że mąż zainstalował w moim samochodzie GPS. Ja w czerwcu zeszłego roku dowiedziałam się o GPS w moim samochodzie. Dokładnie nie jestem w stanie powiedzieć. Przed zgłoszeniem na policję była rozmowa między mną a mężem. Ja przed zgłoszeniem w prokuraturze nie wiedziałam, że mam założony w samochodzie GPS. 23 czerwca 2022 roku osobnym wnioskiem dowodowym złożyłem
to nagranie o GPS-ie do odsłuchania. Miało to miejsce 29 lipca 2022 roku. Tymczasem, panie pośle, proszę zobaczyć, co sędzia napisała na temat GPS-u w uzasadnieniu. Pokrzywdzona poprosiła brata o sprawdzenie samochodu, który zdjął przedmiot i ponownie założył. Brat sugerował, że mógł to być GPS. Pokrzywdzona nie mówiła oskarżonemu o urządzeniu. Sytuacja w domu była napięta, a oskarżony nalegał na przypisanie na niego domu i działki. Joanna Kaczmarek domyśliła się, że oskarżony mógł założyć urządzenie. W dniu 17 czerwca 2010 roku pokrzywdzona udała się samochodem do prokuratury rejonowej w Obornikach. W dniu 17 czerwca 2010 roku dokonano oględzin samochodu marki Renault Megane, numer rejestracyjny 70TC i ujawniono urządzenie GPS Guardian, które było czynne, włączone. Ujawniono nadajnik GPS. Nie ma ani słowa o fałszywym alarmie bombowym, o akcji służb, nic. Po prostu ujawniono nadajnik GPS. Nie ma mowy też o nagraniu, które zostało odtworzone całkiem niedawno. I tak sędzia Katarzyna Stasiak-Ochocka z Sądu Rejonowego w Obornikach ominęła podstawowy, kluczowy dowód na to, że ten proces nie ma podstaw prawnych i jest owocem trującego drzewa. W tym kraju sędzia sprzeniewierzył się w zasadzie niezawisłości sędziowskiej, po pierwsze, na rzecz osoby, która jest zaburzona psychicznie i wykorzystała sąd jako narzędzie do niszczenia człowieka, który padł ofiarą jej chorych projekcji. Następnie na rzecz prokuratorów, którzy są przestępcami, bo zatuszowali przestępstwa pokrzywdzone, które eliminowały jakiekolwiek oskarżenie i proces zaraz na samym początku. I w trzeciej warstwie kryje zbiorodniałą formę przestępczości polegającą na upadlaniu kobiet. A to, że kryje to policja, to jest 100%, ponieważ niedawno padło nazwisko funkcjonariusza z Komendy Wojewódzkiej Policji, z którym 13 lat temu próbowałem rozmawiać i mnie wykołował. Poza tym są jeszcze inni. Sędzia Katarzyna Stasiak-Ochocka spowodowała, że jest koniec epoki wiary w niezawisłość sądu. Już teraz nie ma czegoś takiego, że ktoś będzie mówił, że niezawisły sąd wydał wyrok. W tej chwili będzie się już tylko mówiło, zależało, czy sędzia jest uczciwy, czy jest nieuczciwy. To jest koniec tej epoki. To jest jak cnota. Już nie wraca. 24 maja 2023 roku w Sądzie Okręgowym w Poznaniu odbyła się pierwsza i ostatnia rozprawa apelacyjna, w której Sąd Okręgowy podtrzymał wyrok Sądu Pierwszej Instancji i natychmiast uprawomocnił, w związku z czym nie ma już możliwości odwoławczych ani możliwości kasacji. To jest po prostu kryminał.